Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Sławomir Gacka. Z dużą radością chciałbym przez najbliższe minuty porozmawiać o mikroorganizmach, o tym, co się dzieje w naszym życiu z mikroorganizmami. Mam radość zajmować się tym zagadnieniem od 10 lat, dokładnie w tym roku, 2015, upływa 10. rocznica, kiedy Staszek Kolbusz właściwie sprezentował mi książkę Rewolucja na naszej planecie profesora Teru O'Higgi i zachęcił do przeczytania. Ta książka rzeczywiście spowodowała rewolucję w moim życiu, w życiu mojej rodziny, w życiu wielu rodzin, bo dzisiaj jest już rzesza ponad 45 tysięcy gospodarstw, które korzystają z probiotechnologii, a ja właśnie chciałem się podzielić tą wiedzą, którą dzięki mikroorganizmom, dzięki temu, co one robią, dzięki temu, że właśnie zachęcają swoim potencjałem, chciałem się po prostu tym podzielić z Państwem, bo sądzę, że informacje nawet z faktu na stan w szpitalach obecnie, pełnych szpitali, grypy, wirusów, problemów chorobowych, jest najwyższy czas, żeby wrócić z powrotem do podstaw i zastanowić się nad przyczynami. Dlaczego tak jest? Proszę Państwa, warto, abyśmy mikroorganizmy widzieli wszędzie. Widzieli swoimi zmysłami, widzieli swoimi oczami. Niekoniecznie czekali, aż staniemy przy urządzeniach, przy najlepszych powiększeniach optycznych. Ważniejsze jest, żebyśmy sobie wyobrazili, że w tej chwili i tutaj, i na korytarzu, poza tą salą, jesteśmy w oceanie mikroorganizmów. Miliardy mikroorganizmów, które powodują, że cały czas jesteśmy szczepieni i jeszcze raz szczepieni. I tak się dzieje od początku życia. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono projekt na uniwersytecie kilka lat temu, w ramach którego praktycznie wyposażono w czujniki całą młodzież akademicką, również kadrę pedagogiczną i weryfikowano jeden dzień chodziło o znalezienie odpowiedzi, ile razy może być organizm człowieka infekowany, wzmacniany, inaczej byśmy powiedzieli, ile razy może być szczepiony, ile razy zderza się z zewnętrzną mikroflorą. Proszę Państwa, wynik tego badania jest imponujący. To jest ponad 670 tysięcy razy. Taki wynik badania w kręgu, gdzie mamy dużo osób zgromadzonych w jednym miejscu. 670 tysięcy razy. Nie należy tego brać jako super specjalna sytuacja. Wszędzie, gdzie idziemy w grupę osób, musimy się liczyć z możliwym szczepieniem mikroflorą innej osoby, mikroflorą tego siedliska. Znamy tysiące przykładów, które najczęściej powodują obawy, że wędrujemy do szpitala i w szpitalu zaczynamy być jeszcze dodatkowo infekowani kolejnymi chorobami. Proszę Państwa, sam coś takiego przeżyłem w ostatnim tygodniu przez fakt pobytu brata w szpitalu na pulmonologii, gdzie wejście każdego z nas z rodziny kończyło się tym, że mieliśmy prawie tydzień wyłączony. To jest konsekwencja pewnego działania człowieka, nie zdawania sobie sprawy z funkcji mikroorganizmów i warto, abyśmy temu poświęcili troszeczkę czasu. Proszę Państwa, na pewno należy przyjąć, że mikroorganizmy to nie tylko nasi wrogowie, że mikroorganizmy to przede wszystkim nasi przyjaciele, że mikroorganizmy to jest
ten potencjał w naszym organizmie, który wspomaga nasze trawienie, że mikroorganizmy dają swój udział dla naszego samopoczucia, że mikroorganizmy zabezpieczają większość enzymów, aminokwasów, że bez mikroorganizmów nie ma możliwego trwania życia biologicznego na planecie Ziemia. Proszę Państwa, do niedawna jeszcze na pewno nie jeden z nas dziwiłby się tym informacjom, które mam za sobą wyświetlone, ale dzisiaj na pewno dla wszystkich jest już jasną informacja, że kiedybyśmy zważyli całe życie na Ziemi, mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta, ludzi, a na jednej szalce położyli mikroorganizmy, na drugiej szalce pozostałe organizmy żywe, czyli można powiedzieć to, co oczy widzą, kiedy wyjdziemy, poza miasto, całą zieleń, wszystkie zwierzęta, wszystkie lasy, wszystkich ludzi. Okazałoby się, że to, co oczy widzą, to tylko 17% wagi świata żywego, że ponad 87% to jest świat mikroorganizmów. To po pierwsze. Po drugie, to, co jest trudnym również dla nas samych, to fakt, że suma komórek, które składają się na organizm ludzki, to w 10% komórki ludzkie, a w 90% komórki mikroorganizmów. I to jest ta najlepsza statystyka, ponieważ może być znacznie większa ilość komórek mikroorganizmów niż tylko 10-krotnie więcej. To ponad 100-krotnie większy bilans, potencjał genowy mikroorganizmów, które nas zasiedlają w stosunku do potencjału, którym dysponuje człowiek. Proszę Państwa, to fakt również, że one się porozumiewają z sobą. Porozumiewają się językiem chemicznym, ale porozumiewają się zarówno w ramach swojej rodziny, jak i porozumiewają się, licząc się wszystkie zajmujące przestrzeń danego ekosystemu. To powoduje, że zdarzenia chorobowe zaczynają mieć formę lawinowej akcji. To znaczy, że jeżeli rzeczywiście zaczyna się infekcja, to do tej infekcji organizm jakiś czas już swoich intruzów miał, a ci intruzi po prostu czekali na ten moment, kiedy łatwiej będzie organizm zdominować. W ten sposób, kiedy przychodzi moment osłabienia dla organizmu, wówczas bakterie patogenne czy mikroorganizmy patogenne, które systematycznie zasiedlały przestrzeń, często się dzieje to przez wiele lat, w pewnym momencie wiedzą, że wystarczy ich, aby udała się akcja przeciwko naszemu organizmowi. To oczywiście jest bardzo prosty schemat, ale ten schemat powoduje, że w ciągu godziny nasz organizm potrafi być kompletnie rozbity. Czujemy, że z minuty na minutę słabniemy, czyli cała nasza mikroflora, która do tej pory wspierała nas i bardzo dobrze się mieliśmy i trzymaliśmy, ta mikroflora, która pomagała w metabolizmie pokarmu, który przyjmowaliśmy, ta mikroflora zaczyna pracować przeciwko nam. I proszę Państwa, zawsze ten świat mikroorganizmów, który nas otacza, ma w sobie liderów. Ma w sobie liderów patogennych i ma w sobie liderów pożytecznych, probiotycznych, pro-życiu. Probiotyki to mikroorganizmy, które służą życiu gospodarza, każdego gospodarza w przestrzeni, w której się znajdują. I proszę Państwa, w zależności od dominacji, która jest w danym środowisku, czy to lidera patogennego, czy lidera pożytecznego, mamy odpowiedni proces. Tam, gdzie jest choroba, tam, gdzie jest gnicie, tam, gdzie jest zagrzebienie, tam na pewno nie znajdziemy
przestrzeni dla rozwoju życia. Tam będą procesy, które będą w efekcie pozostawiały toksyny i pozostawiały różne inne substancje niesprzyjające rozwojowi człowieka. Zobaczycie to Państwo na następnych slajdach. Mikroorganizmy to gigantyczny potencjał rozwiązań probiotechnologicznych. Proszę Państwa, ten rysunek na dole, 5, 5 90, proszę nie brać dosłownie. To jest sygnał, że tylko niewielka grupa dominujących mikroorganizmów patogennych i niewielka grupa pożytecznych dominują w środowisku. Rozbieżność w świecie nauki jest duża. Jedni mówią, że to jest 1%, inni mówią, że to jest 2%. Pokazujemy, że to symboliczne 5%, a 90% świata mikroorganizmów dopasowuje się do procesu, który biegnie. Czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć, to które mikroorganizmy tak naprawdę odpowiadają za trwanie życia na Ziemi, tego biologicznego życia, to właśnie te fakultatywne, te znaczone tutaj na środku, ponieważ są w stanie permanentnie funkcjonować, funkcjonować w środowisku, które my uważamy dla siebie jako pożyteczne i również w środowisku, które dla nas będzie zabójczym, które dla nas będzie uniemożliwiało nasze trwanie. Proszę Państwa, wiele razy słyszymy o martwych strefach. Na pewno zdajemy sobie sprawę, że pomysł, iż jest martwa strefa gdzieś w naturze, jest wątpliwy. W tej strefie zawsze tętni życie. Jest tylko kwestia, pro czemu to życie tętni. Czy ono tętni ku śmierci człowieka, czy ono tętni ku życiu człowieka. I czy to, jeżeli widzimy, że jest zatoka, w której nie ma życia, to znaczy wiemy, że tam nie ma życia ryb, tak? Widzimy, że przestaje roślinność rosnąć, ale to nie znaczy, że tam nie ma życia mikroorganizmów. Jest potężne życie mikroorganizmów, które niestety wywołują efekt chorobotwórczy dla środowiska, pełnią formę destrukcyjną dla tego środowiska, degradują to środowisko. W konsekwencji widzimy, że zaczyna być martwa strefa. Ta martwa strefa może być konkretnie również i w środowisku, w którym funkcjonujemy, w którym żyjemy. Proszę Państwa, jeszcze raz zebranie tych informacji o tym, czym są mikroorganizmy i ważne, żebyśmy zawsze myśląc o mikroorganizmach myśleli przyjaźnie, żeby nasze życie nie obróciło się w zamysł sterylizowania wszystkich przestrzeni i sterylizowania tak naprawdę procesów, w których my znajdujemy się, w których żyjemy. Tak się złożyło, że cywilizacja już drugiej części XX wieku, opierając się na przemyśle, na mocnym rozwoju przemysłu chemicznego i opierając się niestety na wierze, że antybiotyki porozwiązują wszystkie sytuacje, cały czas wędrowała w kierunku nowego panaceum na skutek. Dzisiaj trzeba wrócić do przyczyny, bo to permanentne działanie proskutkowi spowodowało, że zostawiliśmy powód, przyczynę, spowodowaliśmy pewne zachwianie równowagi w świecie przyrody, które objawia się utratą bioróżnorodności. Kilka tygodni temu mój przyjaciel Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury, prezentował w swojej prezentacji wynik badania
ponad 1300 profesorów. W roku 2005 została wykonana ocena ekosystemów dla planety Ziemia i okazuje się, że fakt bioróżnorodności jest ponad 10-krotnie przekroczonym parametrem w stosunku do poziomu bezpieczeństwa. Ponad 10-krotnie przekroczonym parametrem. Proszę Państwa, warto sięgnąć po to opracowanie. Ocena milenijna ekosystemów. 1340 profesorów zebranych z całego świata, z różnych punktów, informacje, które składają się między innymi na to, co podałem. Wyróżnionych tam jest 10 głównych nieszczęść dla planety Ziemia, ale o istnieniu, o możliwości trwania życia rozstrzyga bioróżnorodność. Po pierwsze, ta bioróżnorodność jest nam niezbędna w naszym codziennym życiu. Proszę Państwa, trudno jest sobie wyobrazić ilości mikroorganizmów, ale kiedy czytamy, że na centymetrze kwadratowym skóry dłoni i to po tej zewnętrznej stronie to około miliona mikroorganizmów bytuje, pomimo że często przecież dłonie myjemy, że jeżeli byśmy zrobili wymaz pod pachą, byłyby to miliardy, że jeżeli byśmy wymaz w ustach robili, byłyby to miliardy, a wędrując do jelit, tam byśmy się spotkali z niewyobrażalną ilością świata mikroorganizmów, bo to jest centrum dowodzenia. Dlatego jelito grube, często oceniane przez świat medycyny jako wskaźnikowy organ dla zdrowia człowieka, to przede wszystkim dlatego, że to tam życie biologiczne będzie rozstrzygało, życie mikrobiologiczne będzie rozstrzygało o istocie, o zdrowiu naprawdę tego człowieka. Proszę Państwa, kilka informacji, jakże ważne jest to bioróżnorodne życie i wiedza, że nie warto myśleć tylko w kategoriach na przykład Escherichia coli, to zła bakteria, należy ją wyeliminować, że gronkowiec to zła bakteria, należy ją wyeliminować, że helikobakter to zła bakteria, trzeba ją wyeliminować. Najpierw postaram się pokazać Państwu, że nie ma takiego pojęcia wprost zła do wyeliminowania. Przyroda potrzebuje, my potrzebujemy zarówno dobrych bakterii, dobrych mikroorganizmów, jak i tych, których obawiamy się, co do których mówimy, to są złe mikroorganizmy. Tak, one rzeczywiście mogą powodować naszą śmierć. One rzeczywiście nie muszą być naszymi sprzymierzeńcami. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że wiele razy te złe, one wspierają nasze życie. I pierwszym z nich niech będzie właśnie Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Po to tylko, żeby zobaczyć, że ten gronkowiec złocisty, tak trudny do opanowania, kiedy infekuje człowieka, bardzo często ma swoje naturalne siedlisko w nozdrzach, w nosie. Można powiedzieć, że uzasadnionym jest lub uśmiechnąć się z tego powodu, kiedy dziecko lubi sobie podłubać troszeczkę w nosie, rodzice bronią za wszelką cenę, żeby tego nie robiło. A tak naprawdę chodzi o fakt, że jest ciągłe możliwe przeniesienie tego gronkowca do ust, żeby wiedzieć, że tam właśnie w nosie ma możliwe swoje miejsce i wykonuje pożyteczne funkcje, ale gdyby udało mu się przemieścić do dalszej części układu pokarmowego, niestety będzie to dużą
dużym problemem, będzie infekcja. Jakże ten nasz organizm jest przedziwnie, proszę Państwa, złożony, że taka bioróżnorodność jest potrzebna dla jego trwania. Idziemy dalej do ust. Świat bakterii kwasu mlekowego. Usta, świat bakterii kwasu mlekowego. Bakterie kwasu mlekowego, do których będziemy wracać kilka razy podczas tego spotkania, to właściwie fundament życia. To te bakterie, które potrafią czynić cuda. To te bakterie, którym można powiedzieć pokolenia dotychczas ufały i korzystały w szerokim stopniu z ich potencjału. To była przede wszystkim kiszona kapusta jako apteka domowa. To były kiszone ogórki jako apteka domowa. Wówczas nie trzeba było ekstra pieniędzy, żeby mieć witaminę C. Nie trzeba było mieć ekstra pieniędzy na szereg innych suplementów, ponieważ one były w naturalnym wydaniu. Ale kiszona kapusta i kiszone ogórki, ponieważ wiemy, że dożyliśmy takich czasów, że uprawiana kapusta, jestem ogrodnikiem, uprawiana kapusta często nie chce się zakisić, musi być zakwaszona, ponieważ gdybyśmy ją pozostawili bez dodatku kwasku, no to oczywiście by szczerniała i zgorzkniała. A tak ona jest potrzebna na rynku jako bieluteńka, bo została zakwaszona przez kilka dni i wówczas przynajmniej na widok nadaje się do spożycia, a tak naprawdę nie ma nic wspólnego z wyrobem, który powinniśmy konsumować. Myślę, że jako cywilizacja jesteśmy dzisiaj w takim punkcie krytycznym, że zaczniemy weryfikować szereg dogmatów, które uznawaliśmy do tej pory jako obowiązujące, jak również zaczniemy weryfikować to, co jemy, to, co kupujemy. Zaczniemy być bardziej ostrożni, bo patrząc rzeczywiście, co się dzieje dookoła, nie sposób dzisiaj obojętnie przechodzić i wyobrażać sobie, że coś się zmieniło. Zmienia się środowisko, jest wyraźnie zdegradowane środowisko. Konsekwencje tego są w naszych organizmach i na pewno nie możemy być obojętni na przyszłość, bo jeżeli 30% dorosłego pokolenia Polaków i Polek ma trudność z tym, żeby było przekazanie życia, to można sobie wyobrazić, że taka liczba może dotyczyć i 40, i 50, i 70%. Bakterie kwasu mlekowego są specyficznymi mistrzami, ponieważ one wydzielają bakteriocyny. Każda z tych bakterii jest specyficznym wytwórcą konkretnej bakteriocyny lub kilku bakteriocyn. Bakteriocyny to naturalne antybiotyki. Bakteriocyny są szczególnie mocną stroną bakterii kwasu mlekowego. Proszę Państwa, idziemy dalej do żołądka. Żołądek jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jeszcze w latach 60., 70. sprawiał się może inaczej należało, powinienem powiedzieć, generalnie wiedza, która była, wskazywała myśleć, że w żołądku nie ma możliwości do życia mikroorganizmów. Proszę Państwa, odkrycie bakterii Helicobacter, Nagroda Nobla w 2005 roku, rozwiały wszelkie wątpliwości co do tego, że w żołądku jak najbardziej komfortowo mogą sobie żyć mikroorganizmy, bo dla nich nie ma przestrzeni, której nie zagospodarowują. Tak samo znajdują się w wulkanach. Ale ważniejszy już dzisiaj jest fakt odkryty i przyjmowany przez naukę Stanów Zjednoczonych, że w żołądku jest szacunkowo ponad 120 szczepów, co do których nauka nie wie, co one tam robią, nie jest w stanie określić ich metabolizmu i nie jest w stanie określić skutków ich obecności albo braku obecności. Proszę Państwa,
eliminowanie bakterii Helicobacter z jednej strony powoduje, że pozbywamy się problemu nadżerek, zarówno żołądka, jak i jelit, ale coraz więcej osób nabywa podatność na astmę. To jest również odkrycie nauki Stanów Zjednoczonych. Cały czas jest niezbędna obecność każdego, nawet z mikroorganizmów. Dlaczego ten problem następuje, kiedy eliminujemy którykolwiek z członów? Ponieważ eliminujemy ogniwko z łańcucha pokarmowego, a każde z tych ogniwek jest potrzebne do przemiany materii. Człowiek nie miałby problemów wrzodów żołądka, gdyby racjonalnie odżywiał się i oczywiście miał szansę pozbyć się stresu. Sytuacji takich, które sprzyjają szczególnie rozwojowi mikroorganizmów, zaczyna się pojawiać coraz więcej. Znana jest Państwu na pewno bakteria Legionella, która była kompletnie nieznana niewiele lat temu, kompletnie nieobecna w naszym życiu. Ale ponieważ wkroczyła klimatyzacja we wszystkie przestrzenie naszego życia, nagle zaczęły się pojawiać przedziwne stany zapalne płuc. Stany zapalne, które dawały często gorsze skutki niż pneumokoki. I wówczas dopiero rozpoznano Legionellę, która czuje się jak ryba w wodzie właśnie w kanałach wentylacyjnych. Mało tego, wentylacje, które mamy w samochodach na co dzień, są doskonałym miejscem na wzrost i rozwój wielu mikroorganizmów patogennych, które do tej pory też nie miały przestrzeni na rozwój i one nie dość, że zyskują tę przestrzeń do swojego rozwoju, to my pielęgnujemy je i w tychże warunkach spędzamy często godziny czasu. Te wszystkie sprawy zaczynają być bardzo ważne, w jaki sposób my zwracamy uwagę na to życie biologiczne, które jest w nas i dookoła nas. Jelita to świat mikroorganizmów. W jelitach stanowią bez mała 1/3 całej treści. I proszę Państwa, dla wyobrażenia, bo przecież mikroorganizmy to jednokomórkowe organizmy i często człowiek gdzieś tam gubi w sobie ten ślad pokory i mówi, a cóż mi tam może zrobić jedna bakteria? Dzisiaj wiemy doskonale, że jedna bakteria wystarcza, żeby rozpoczął się proces sepsy. Dotyka on tysięcy ludzi, tysięcy. A proszę, pomyślmy sobie, ile lat temu zaczęły się pierwsze przypadki, bo to pewno drżenie w człowieku wzbudzi, bo to nie są już setki lat, to nie są wielkie dziesiątki lat, to są bardzo niedalekie lata. Proszę zobaczyć, ile przypadków obecnie sepsy jest w szpitalach, a jakim wydarzeniem była sepsa jeszcze 20 lat temu. Cały szpital prawie drżał, że jest ktoś z sepsą. Dzisiaj jest to na porządku dziennym. Niedaleko mojej miejscowości, w szkole podstawowej, dziecko, które czuło się doskonale, to jest przypadek sprzed 3 miesięcy, biegało, dzisiaj powiedzmy biegało, następnego dnia poczuło się gorzej, po południu przewieziono do szpitala, a wieczorem dziecko nie żyło. Stwierdzona sepsa, tak szybki rozwój. I kiedy pomyślimy sobie o tym schemacie tych pożytecznych mikroorganizmów, patogennych mikroorganizmów, to zobaczymy, dopiero zaczniemy rozumieć, dlaczego ona tak szybko ma szansę rozwinąć się, ponieważ tak naprawdę cała mikrobiologia człowieka zaczyna wspierać, czyli świat mikroorganizmów zaczyna odczytywać, że to właśnie należy się przyłączyć do tego szkodliwego lidera i następuje samodestrukcja, samoniszczenie organizmu człowieka.
A w tymże poprzednim slajdzie, proszę Państwa, było wskazanie na bakterię, którą w większości posiadamy w naszych jelitach. Bardzo starą, archeabakterię, starą, od tysięcy lat, która jest w większości z organizmów ludzkich, bakterioides teta, która ma nieprawdopodobny potencjał wytwarzania w swoim metabolizmie różnych enzymów w zależności od procesu, który biegnie. Większy potencjał niż możliwości naszego układu jelitowego i żołądka. Tak? Możemy do poprzedniego? Warto wspomnieć o bakterii coli. Bakteria coli, którą mamy w jelitach, znowu nie ma prawa przedostać się ponad żołądek, czyli do górnej części układu pokarmowego, bo w górnej części będzie stanowiła infekcję i zagrożenie życia, ale w jelitach jest niezbędna do dobrego zdrowia, do dobrego naszego samopoczucia. I warto wiedzieć, że ta bakteria potrafi życie oddawać również za organizm człowieka i za organizm innych istot żywych, bo w chwili zagrożenia ginie często, wydzielając kolicynę, która jest specyficzną bakteriocyną działającą przeciwko agresorowi. 1907 rok, proszę Państwa, odkrycie, Nagroda Nobla, usankcjonowanie odkrycia Ili Miecznikowa, badania, które doprowadzają do odkrycia bakterii Lactobacillus bulgaricus, badania dotyczące pewnej grupy Bułgarów, gdzie zadziwieni byli naukowcy ich stanem zdrowia, brakiem jakichkolwiek podatności na choroby i wówczas odkryto właśnie Lactobacillusa, którego stwierdzono u wszystkich w bardzo wysokim, w bardzo dużej ilości. Proszę Państwa, ówczesne odkrycie profesora Miecznikowa wskazywało, że te bakterie mają gigantyczny potencjał do leczenia organizmu człowieka, potencjał możliwy, przydatny i zastępujący radioterapię, chemioterapię. Dzisiaj najwyższy czas, żeby wracać do tych rozwiązań. Wiemy również, że to w tamtym czasie były dobrze znane bakteriofagi. Bakteriofagi, dla których Polska jest dobrym miejscem, bakteriofagi, które Polskę czynią obok Gruzji jednym z dwóch potentatów na świecie. Mamy Instytut Immunologii we Wrocławiu z bazą ponad 300 bakteriofagów. Proszę Państwa, nie ma nikt tego na świecie. Bakteriofagi jako specyficzne wirusy wybrane, radzące sobie z najtrudniejszymi chorobami. Efekt bakteriofagów już w końcu XIX wieku oceniano na 85% skuteczności w leczeniach najpoważniejszych stanów zakaźnych. Ale niestety wkroczenie antybiotyków przerwało dobry rozwój dla bakteriofagów. Dzisiaj mamy nadzieję, że z powrotem bakteriofagi znajdą swoje miejsce. Przesłanką do tego jest zarówno rozwój Instytutu Immunologii pod ręką pana profesora Górskiego, dawnego rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Tyle, że problem sprowadza się do tego, że wszelkie zabiegi z bakteriofagami nie podlegają pod żadne refundacje. A żeby coś mogło się rozwijać, musiałoby mieć odpowiednie wsparcie. Proszę Państwa, tak jak tam było wspomnienie o Lactobacillusach, o bifidobakteriach, tak to jest ten żywy zestaw Lactobacillusów i bifidobakterii.
Wspomniałem, że zajmujemy się od 10 lat, że kwestia zdrowego środowiska, tego, co jemy, w jaki sposób funkcjonujemy, jest niezmiernie ważna. Myślę, że Państwu nie trzeba w ogóle o tym mówić, bo nie byłoby Was tutaj szukających informacji różnych i doświadczeń. Promujemy z wieloma osobami zasadę od pola do stołu. Znacie tę zasadę, ona jest dość powszechnie głoszona. Inni mówią od wideł do widelca. Jeszcze inne osoby mówią jedno zdrowie, to znaczy lekarz weterynarii, lekarz roślin i lekarz człowieka. Wszystko to sprowadza się do holistycznego podejścia. Od samego początku, jeżeli chcemy rzeczywiście być zdrowi, to ważne, abyśmy konsumowali to, co wyrasta ze zdrowej gleby. Żeby wyrastało ze zdrowej gleby, wymaga świadomej bardziej uprawy, czyli wymaga zmian metod agrotechniki. Wskazujemy na użycie mikroorganizmów w technologiach, które określamy jako probioemy, na użycie mikroorganizmów do uprawy gleby, do uprawy roślin, w hodowli zwierząt i oczywiście dla zdrowia człowieka. Ale cóż można zrobić, jeżeli sami nie zaczniemy od siebie, od początku pewnych zmian? Te zmiany tak naprawdę możemy zacząć wyłącznie w naszych domach, bo te zmiany są najtrudniejsze. Najłatwiej jest powiedzieć, widzicie, co on robi? On wytwarza na pewno warzywa z nawozami. Jego nie interesuje, że my się zatrujemy. Ale z drugiej strony, kiedy mamy możliwość dokonać zakupu i czyścić w domu preparatami naturalnymi i preparatami chemicznymi, ciągle wybieramy te chemiczne i nie zastanawiamy się do końca nad skutkami, co będzie się działo. Szereg dylematów, z którymi stykamy się każdego dnia, wymagają wyborów. Wybory dokonujemy często według nawyków dotychczasowych, a trzeba się zatrzymać, bo to uzdrawianie musimy zacząć od uzdrowienia samego siebie i swojego środowiska. Najpierw od swojego środowiska. Dlatego wysiłek, który podejmują koledzy organizatorzy organizacji wellness, proszę Państwa, tych spotkań prowadzi do szerokiej informacji. Informacja jest najważniejsza. Pozostaje, czy ja użyję informacji, czy nie. Warto wspierać te wszystkie działania, warto się przyłączać i warto zapraszać inne osoby, żeby przychodziły posłuchać, bo ja wiem, że jeżeli nabywa się określonej wiedzy, trudno później już sięgać po ten sam wyrób, bo zaczynam mieć wątpliwości. Proszę Państwa, działanie mikroorganizmów tak pożyteczne w naszym organizmie, ono zaczyna się również tak samo w środowisku. Wszędzie mogą dominować pożytecznie i wszędzie mogą dominować patogennie. Tam, gdzie są klęski, tam, gdzie zatopienia, tam, gdzie powodzie, tam, gdzie pożary, tam są przestrzenie, które można rewitalizować, regenerować pożyteczną mikroflorą. Również piwnice zagrzybione, również zapleśniałe miejsca, zapleśniałe mury, to jest przestrzeń, która jest dominowana przez grzyby, czyli mikroorganizmy. Tam również można korzystać z pożytecznej mikroflory, pożytecznych mikroorganizmów i przeciwdziałać tym procesom. Proszę Państwa, nie tak dawno były prezentowane probioemy w segmencie rolniczym. Tych preparatów jest bardzo dużo. Chodzi bardziej o istotę rzeczy i o kilka z nich, co do których
informacje warto ponieść dalej. Proszę Państwa, wiemy, że nasze życie jest w dużej mierze warunkowane takimi znaczącymi owadami jak pszczoła. Pszczoła jest często przytaczanym przykładem, jak należy pracować, ale ta pszczoła przez tego człowieka niestety znalazła się w trudnej sytuacji. Dzisiaj giną roje masowo. Możemy powiedzieć, że w Polsce jeszcze ta sytuacja nie jest taka trudna, ale na pewno nie należy do dobrych i na pewno należy pomagać już pszczołom, żeby rodziny mogły trwać dalej, czyli również pomagać zabezpieczać je. I tu znowu pożyteczne mikroorganizmy. Preparat, który akurat tam jest, chcę wypowiedzieć, bo jest wart tego po to, żeby chronić więcej. Apibiofarma z ziołami nagrodzony znakiem Polagra Premiery, złotym medalem i złotym medalem konsumentów. To również konsumenci wskazali na ten preparat, który pomaga doskonale dla trwałości rojów pszczelich. Proszę Państwa, probiomy te, które dla zdrowia można wybierać. Dzisiaj były prezentacje wielu suplementów, czyli ta gama wszystkiego, co jest w zasięgu ręki, jest możliwa. Jeżeli uwierzymy, że można użyć pożyteczną mikroflorę dla faktu lepszego trawnika, dla higienizacji piaskownicy, mycia podłóg, naczyń, prania, zmywania pomieszczeń, dodatków do soków, kąpieli własnych, picia, okładów, kompresów, różnych aplikacji, nie będzie nam trudno wtedy zrozumieć, że warto się zaprzyjaźnić z mikroorganizmami. Takich rodzin jest już dużo. Wspomniałem, że ponad 45 tysięcy rodzin systematycznie używa mikroorganizmy, zasiedla swoje gospodarstwa, zasiedla swoje domy, wprowadza do normalnego, codziennego funkcjonowania. Wówczas możemy mówić o zdecydowanie większej odporności. Proszę Państwa, jeżeli wędrujemy do ogrodów i w tychże ogrodach czujemy preparaty chemiczne, to na pewno zadajemy sobie pytanie, cóż to za ogród? Cóż to za ogród, jeżeli w tym ogrodzie natura ma być podpierana chemią? To ma wszystko swoje przyczyny i żeby wyeliminować te przyczyny, potrzebujemy odbudowy fundamentu. Fundamentem dla życia są mikroorganizmy. Do tej pory często w przekazie wiedzy było, że fundamentem w życiu, w łańcuchu pokarmowym to rośliny. Proszę Państwa, ani roślina, ani zwierzę, ani człowiek bez świata mikroorganizmów nie da sobie rady. Największy projekt mikrobiomu, badanie mikrobiomu człowieka, projekt dzisiaj naukowy prowadzony w Stanach Zjednoczonych, ma postawioną istotną tezę, że prawdopodobnie mikroorganizmy to nieodkryty organ w człowieku, nienazwany organ w człowieku. To nie pasażerowie na gapę, to istotna część człowieka, która wpływa na całą jego budowę. Skąd to przypuszczenie? Jest film Planeta Człowiek, opracowanie przygotowane przez grupę naukowców amerykańskich, możliwy do obejrzenia w internecie, w którym wskazuje się jedno z doświadczeń ze szczurami. Szczura jednego wychowywano w warunkach sterylnych, czyli pozbawiano przestrzeń mikroorganizmów, drugiego normalnie w warunkach z mikroorganizmami. W sytuacji tej pierwszej w organizmie tego szczura żaden organ wewnętrzny nie wykształcił się w 100%. To stawia w wątpliwość przyjęcie, że tylko genotyp rozstrzyga
o całej budowie organizmu. To stało się pobudką do dalszych badań i to jest tym wyzwaniem, jak rzeczywiście to wygląda. Na dodatek, proszę, możemy sobie wyobrazić, że w życiu człowieka spotkanie z mikroorganizmami zaczyna się w chwili porodu, ponieważ płód człowieka jest wolny od świata mikroorganizmów, jakim musi być niesamowitym wydarzeniem, że w pępowinie gdzieś znajduje się, możemy powiedzieć po ludzku, laser, który odcina dostęp mikroorganizmów, a dostarcza wszystkie pokarmy i łączy krew matki z życiem dziecka. I z chwilą narodzin zaczyna być naturalne szczepienie dziecka. Tu jest klucz, dlaczego narodziny, naturalne narodziny są tak ważne dla życia dziecka. Jak bardzo trzeba uważać, kiedy jest inny sposób narodzin poprzez cesarskie cięcie, w jaki sposób to dziecko, organizm jego zostanie poddany wyzwaniom, którym może sobie nie poradzić. Pierwsze szczepienie w drogach rodnych i tam znowu królestwo laktobacillusów, królestwo bakterii kwasu mlekowego, które szczególnie organizm matki na tę porę zwiększa. Największa koncentracja praktycznie w chwili porodu laktobacillusów i później z mlekiem matki płynących bifidobakterii. I zaczyna się dziecko nasycać światem mikroorganizmów, a ten świat mikroorganizmów zaczyna pomagać budować odporność organizmu tego dziecka. Proszę Państwa, wiele działań, które mamy w przyrodzie, które nas otaczają, tych, które nam się podobają i nie podobają, za nimi naprawdę stoją mikroorganizmy lub są mikroorganizmy. Zielona woda to mikroorganizmy, czysta woda też mikroorganizmy. Tyle, że jeden proces to proces degradujący, w którym rozwijają się sinice, zabierają tlen i trudno nawet rybce przeżyć w tym miejscu, a drugi proces to proces zdominowany pożyteczną mikroflorą, w którym nie mogą rozwinąć się sinice, jest zdyscyplinowanie danego środowiska, danego ekosystemu, jest piękna, czysta woda i doskonale czujące się ryby. Proszę Państwa, co warto robić? Warto sterylizować przestrzeń dookoła siebie, czy bioasekurować? Mówimy o biologizacji życia. Na każdym kroku powinniśmy zapraszać do siebie pożyteczną mikroflorę. W każdym preparacie pożyteczną mikroflorę. Na podłogę pożyteczną mikroflorę. Bo dziecko przewróci się, usiądzie, bawi się, dotyka rączkami, włoży rączki do buzi. Wiemy, jeżeli umyliśmy podłogę jakąś substancją, zabiera substancję. Pokryliśmy probiotykami, ma szansę spotkać się z probiotykami. Dziecko permanentnie się szczepi, wkłada rączkę do buzi mamy i szczepi się. Później do siebie przenosi to wszystko. Instynkt te wszystkie elementy ma w sobie, tylko może nie wszystkie w taki sposób rozumiemy. To w tej rodzinie, o której opowiadam, o której nie wymieniłem, rodzinie Marka i Renaty Brunków, 7 dzieci, 11 wnucząt, 16 hektarów sadu, w samym środku tego sadu piękny domek, ale wcześniej było to gospodarstwo kompletnie schemizowane, czyli na czas oprysku sadu praktycznie nikt nie mógł z domu wychodzić, jak dom w oblężeniu. Dzisiaj od przynajmniej 6 lat gospodarstwo nie używa żadnej chemii, jest w pełni ekologicznym gospodarstwem, jest oazą, można powiedzieć, spokoju, zdrowia środowiska i zdrowia rodziny. I to ta rodzina pokazuje u siebie, jak zaprosić pożyteczne mikroorganizmy, co robić preparatami z tymi mikroorganizmami. I one są wszędzie u tej rodziny. One są w kuchni, one są w piaskownicy, one są na trawniku, one są w ogródku. To jest jeden z komponentów
bo mikroorganizmy to żywe organizmy, to pracownicy, to narzędzia biologiczne. To mikroorganizmy ułatwiają pozyskiwanie suplementów dla organizmu człowieka. To mikroorganizmy będą wytwarzającymi enzymy, aminokwasy, różne kwasy tłuszczowe przetwarzały i udostępniały organizmowi człowieka. Wszędzie, na każdym kroku mogą z nami być. Mogą doskonale służyć do mycia okien, do mycia prysznica, do mycia kominka, w każdym możliwym miejscu. Mogą być doskonałym medium do zamgławienia sypialni, do odświeżenia powietrza, do likwidacji zagrzybienia, do ograniczenia rozwoju roztoczy, czyli przede wszystkim środowisko probiotycznie zdominowane daje szansę na zdrowszy ekosystem, a w ślad za tym będą kolejne pozytywne zmiany, które mogą dziać się w życiu danej rodziny dla naszego zdrowia. Proszę Państwa, wykorzystując tego typu preparaty na pewno nie potrzebujemy żadnych specjalnych osłon, rękawic, obuwia i tak dalej. Możemy je wykorzystywać do wszelkich działań. Chciałbym, żebyście tylko Państwo zobaczyli. A zatrzymać się chciałem na tym miejscu, ponieważ najważniejsze, najlepszym dokumentem w historii jest tradycja. Najlepszym dokumentem, na którym zapisane są doświadczenia rodzin tysięcy lat, to właśnie tradycja. I ta wanienka odzwierciedla jedno z używanych, jedną z używanych rzeczy dawniej w rodzinach, kiedy pieczono chleb, używano dzieży. I proszę Państwa, pierwszą kąpiel dziecka zalecano i pierwszy tydzień kąpieli to było kąpanie w dzieży. Dlaczego kąpanie w dzieży, skoro w tejże dzieży wytwarzano chleb? Bo skoro wytwarzano chleb, to tam był ogrom bakterii kwasu mlekowego. Tam było gwarantowane zdrowe środowisko i stąd pomysł właśnie, żeby to była dzieża. A jak się do tego ma wymyta ekstra wanna, w której chcemy wykąpać dziecko? Dlatego zwracajmy uwagę wszędzie na obecność pożytecznej mikroflory. Proszę Państwa, efektem działania tysięcy ludzi, którzy przyjęli, że to jest prawdziwe, że warto zacząć od fundamentu, warto zacząć od mikroorganizmów, warto wprowadzić je w swojej zagrodzie, w swoim domu. Powstała wytwórnia probiotyków w Bratuszynie, to jest powiat turecki w Wielkopolsce, jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z dwóch w Europie. Proszę Państwa, doskonale wyposażony. Powstał również Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku, w tureckiej strefie inwestycyjnej, obiekt naukowo-badawczy, który rozpoczął swoje działanie w 2014 roku w czerwcu. I budujący się krąg Zdrowa Ziemia na pewno był inicjatorem dla Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, która właśnie tutaj w tej sali zainaugurowała swoje działanie, a celem tej izby jest wypromowanie wyrobu naturalnego, definicji wyrobu naturalnego, certyfikowanie wyrobu naturalnego i technologii naturalnej. I mamy radość właśnie być tymi współorganizatorami i zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu zmniejszenie udziału chemii w naszym codziennym życiu, aby poszerzał się krąg ludzi dobrej woli. Konferencja, którą
mamy w Licheniu 15 i 16 września w tym roku będzie podsumowaniem 10 lat pracy. Tam jest każdego roku ogólnopolska konferencja i wówczas będziemy mieli możliwość zerknąć za siebie, co udało się zrobić i ilu ludzi przyjęło, że warto to robić, warto złamać paradygmaty, do których się przyzwyczailiśmy, warto dla zdrowia własnego i rodziny. Dziękuję bardzo.